Do, powiedzmy, marca 2020 roku wielu z nam żyło się naprawdę bardzo dobrze. Ale było to takie życie codzienne i jakby przywykliśmy do wszystkiego i straciliśmy do tego jakąkolwiek wdzięczność. To było takie normalne, tak to jest. I nagle to wszystko zostało nam zabrane, straciliśmy to. Być może to, co się teraz dzieje, to taka lekcja wdzięczności. Lekcja tego, że możemy być wdzięczni bez konieczności utraty czegoś. Nie musimy czekać, aż stracimy cokolwiek.